kanale Mosyr TV. Witam Was serdecznie, Adam Onyszczuk, a moim rozmówcą jest Krzysiek Mączka, prezes klubu Specstal Łańcut. Cześć Krzysiek. Witam serdecznie, cześć. Coraz bliżej do nowego sezonu czwartej ligi. Jak dotychczasowe przygotowania? Myślę, że przygotowania przebiegają zgodnie z planem, czyli tak, żeśmy sobie założyli. Początek naszych przygotowań był ustalony na początek lipca i tak też to wszystko idzie zgodnie z planem. Pogoda nam sprzyja, warunki do treningu idealne, także wszystko jest ok. Okres letni to dla jednych czas wypoczynku, ale myślę, że dla Ciebie no to przede wszystkim czas taki intensywny, na pewno telefon rozgrzany, dzwonienie, negocjacje z zawodnikami. Odszedł od Was w sumie z pierwszej jedenastki tylko Michał Daniel do Orła Przeworsk, ale sporo zawodników przyszło. Zdradź tak już na tyle, ile można, kto przyjdzie do kadry Specstal Łańcut. Myślę, że na dzień dzisiejszy wszystko wiadomo. Do tego, co powiedziałeś, to się zgodzę. To jest najgorszy okres, można powiedzieć, w działalności każdego z działaczy, takich jak ja, bo to jest tak naprawdę bardzo krótki okres na to, żeby zawodników dogadać się z zawodnikami, którzy zostali, plus wzmocnienie drużyny, jeżeli takich zawodników chcemy. Oczywiście udało nam się zrobić to, co zawsze powtarzałem, czyli utrzymać trzon drużyny, plus wzmocnić drużynę, czyli zawodnikami, którzy z automatu wejdą do pierwszej jedenastki. I to jest jakby cel osiągnięty. Jak Państwo na pewno już wiecie, no to mamy w sumie odszedł tylko jeden zawodnik, Michał Daniel z pierwszej jedenastki, który poszedł do Orła Przeworsk. To było też spowodowane trochę jego sprawami zdrowotnymi i osobistymi, dlatego Michałowi serdecznie dziękuję za cały sezon. Myślę, że może jeszcze kiedyś wróci. A przyszło do nas czterech zawodników. Można powiedzieć, jeden zawodnik z Wisłoki Dębica, Szymon Kardyś, znany tutaj w środowisku piłkarskim. Drugi Igor Tarała, też chłopak, można powiedzieć, praktycznie od nas, bo z Głuchowa, który grał teraz w Sieniawie. I wrócił do nas wychowanek Oskar Sowa, który był wypożyczony w Miedzi Legnica, grał tam w CLJ-ce. No i najważniejszy transfer, który nam się udało, że tak powiem, doprowadzić do końca, no to jest, myślę, że no mega wzmocnienie jak na Stal Łańcut, bo przed nas Wojtek Rejman. No mogę porównać ten transfer pewnie do lat 50., jak pan Włodzimierz Liszka przychodzi do Stali Łańcut jako zawodnik Garbarni Kraków. Dlatego myślę, że to jest jakby takie nasza, jak to mówił Tomek Hajto, truskawka na torcie. No to właśnie, może od końca. Wojtek Rejman, zdradź może kulisy, jak to wyglądały negocjacje, czy to wy się zgłosiliście do niego, czy może on do was? Powiem tak, no na pewno chciałbym, żebyś ty też, Adam, pewnie porozmawiał z Wojtkiem na ten temat, bo nie chciałbym tutaj też za wiele powiedzieć. Sytuacja była taka, że dowiedzieliśmy się od Wojtka, brata Marcina, który u nas grał kiedyś piłkę, tak samo Krzysztof, że no Marcin, znaczy, że Wojtek chce wrócić na Podkarpacie, tak? Na stałe chciałby tutaj już być na miejscu i szuka jakiegoś klubu, gdzie mógłby jeszcze, to jest w dalszym ciągu młody zawodnik, jakby nie patrzeć. No ktoś może powiedzieć, że jak niektórzy piszą w internecie old boy, ale myślę, że to przy dzisiejszych czasach zawodnik 34-letni to jest zawodnik w kwiecie, można grać w piłkę i tak naprawdę to jest, no nie jest zawodnik, który kończy jeszcze karierę. Dlatego dowiedziałem się o tym, zadzwoniłem do Wojtka, umówiłem się na spotkanie. Porozmawialiśmy kilka razy, był raz na treningu. Oczywiście po treningu to gdzieś wypłynęło, że jest, no to później spotkaliśmy się jeszcze dwa razy. Pewne aspekty przesądziły o tym, że Wojtek jest u nas, a nie gdzie indziej. Myślę, że nie będę tego na forum mówił, może Wojtek jak będzie chciał, to powie. Myślę, że to jest dla nas mega, mega sukces, że udało się Wojtka namówić, bo nie tylko sportowo, ale też tak mentalnie dla drużyny i dla chłopaków też, którym jest na boisku szkoleniowo, bo jak widzieliśmy na sparingach, no Wojtek jest no mega, mega osobą, dużo podpowiada i na pewno myślę, że będzie mieć wiele radości i także kibice w Łańcucie, którzy będą przychodzić na stadion. Wracając jeszcze do tego emeryta, to gdzieś znalazłem taką śmieszną wypowiedź. Jeżeli emeryt, to co można powiedzieć o Robercie Lewandowskim, też w takim wieku, więc to tak śmiechem, żartem. A powiedz jeszcze, jak sytuacja wyglądała z Konradem Buciem, bo powiem szczerze, że jak przygotowałem się do wywiadu, to sobie napisałem jako ubytek już, że odszedł od Was, no ale to była tak sytuacja dynamiczna, że okazuje się, że jednak z Wami zostaje i będzie grał w kolejnym sezonie. No powiem, że z Konradem to był taki rollercoaster trochę. Bo tak naprawdę no ja spałem spokojnie, bo na zakończenie sezonu, gdzie tak naprawdę rozliczaliśmy się z ostatni miesiąc, dogadaliśmy się z Konradem, jeżeli chodzi o warunki na przyszły sezon, podał rękę, powiedział, że zostaje. Byłem przekonany w 100%, że tutaj nie ma w ogóle żadnej opcji, żeby mógł odejść. Po czym dowiedziałem się po tygodniu rozpoczęcia treningów, gdzie Konrad też był na wakacjach, wiadomo, student, nie miał czasu, to też żeśmy poszli mu na rękę, że dostał propozycję z Sieniawy, no i tak naprawdę zaczął się wahać. No nie ukrywam, że
Ja byłem trochę na Konrada, powiem dzisiaj szczerze, zdenerwowany i było mi przykro, no bo jak ktoś się umawia, to jest dla mnie rzecz święta. Ale stwierdziłem, że no poczekam na spokojnie. No i rzeczywiście Konrad był w tej sieniawie, zagrał tam dwa sparingi. No ale jak widać, nasze argumenty przeważyły, że chciał jednak zostać u nas. Pokazał też w meczu z Sieniawą w sobotę, gdzie wszedł w drugiej połowie, strzelił bramkę, miał jeszcze dwie sytuacje. Myślę, że to jest taki numer, zawodnik, na którego tak naprawdę chcieli budować drużynę, tak? Dlatego nie szukaliśmy też nie wiadomo jakich wzmocnień do przodu, no, wiedząc o tym, że Konrad zdecydował się, znaczy deklarował, że będzie grał u nas. Ale na szczęście ta saga skończyła się bardzo dobrze i Konrad jest naszym zawodnikiem następny sezon. No, patrząc na siłę ofensywną, to tak, Patryk Róg, tu Konrad Buć, najlepszy strzelec waszej drużyny w czwartej lidze, do końca walczył o króla strzelców. No i teraz dochodzi Igor Tarała, więc jest kim straszyć. No taką typową dziewiątką tak naprawdę jest Patryk Róg, no jakby nie patrzeć, tamten sezon też im grali tylko z Patrykiem. No nie mamy szczęścia coś trochę do tych zawodników testowanych, napastników albo, którzy są wolni na rynku, a jeżeli już są wolni na rynku, no to tak naprawdę te kwoty, które oczekują zawodnicy, są naprawdę horrendalne, dlatego no rozmawialiśmy z kilkoma zawodnikami na pewno z tej typowej dziewiątki, ale myślę, że taką ofensywę, jaką mamy, no naprawdę pokazaliśmy, że nawet nie mając Patryka, który jest w tym momencie na wakacjach, no to my w każdym meczu ileś sytuacji mamy. Także myślę, że będzie to jakoś wyglądać i damy radę na najbliższym sezonie. Sezon rozpoczynacie od meczu z rezerwami Resowi Rzeszów. Kończycie z Sokołem Kolbuszowa Dolna. W ogóle patrząc, jak się analizuje tą czwartą ligę, to wydaje mi się, że to będzie jedna z najmocniejszych od kilku lat, bo do tej pory Beniaminkowie byli słabi. No ale jak popatrzy się Pogoń Sokół Lubaczów, myślisz, że to będzie główny kontrkandydat do awansu do trzeciej ligi? Tak powiem od początku, patrząc na ligę, zaczynamy z rezerwami Resowi, które teoretycznie są wskazywane na pożarcie przez wszystkich, no bo to są młodzi chłopcy, którzy grają, ale ja, broń Boże, bym tak nie powiedział. Później mamy Błękitnych Chłopczyce i u siebie kolejne rezerwy, które też będą mega mocne z Stadu Rzeszów. Fajnie się ułożył nam terminarz, bo gramy z Nowotańcem, gramy 9 września, później 23 gram z Lubaczowem i na końcu z Kolbuszowo, czyli się z tymi trzema topowymi drużynami, jak ja stawiam na ten sezon. A tak jak powiedziałeś, no to jest fakt, że takich mocnych Beniaminków jak w tym roku to nie było już dawno. No, jakby nie patrzeć, Błękitni Chłopczyce, słyszę, kto przychodzi, to też zawodnicy z wyższych lig. Sokół Kamień na pewno już tą lekcję, którą dostał w zeszłym, znaczy dwa sezony temu, jak spadł, też działacze robią wszystko, żeby tą drużyna była mocna. I tak naprawdę, no to będzie mega ciekawa liga, bo też Stal Sanok, też słyszałem o kilku mega transferach, dlatego no myślę, że będzie bardzo ciekawie. A co do Lubaczowa, no myślę, że to jest taka nasza mała wieczysta, jak jest w trzeciej lidze, ale wiemy jak było, ja ufam w to, co my robimy, w trenera i jednak, że stabilność jest najważniejsza. Tak jak zawsze powtarzałem, wzorem dla mnie była siatkarska drużyna Zaksy, która co roku zdobywała mistrzostwa i wymieniała jednego, dwóch zawodników. No, dlatego może to przyniesie nam efekty i na to liczymy. 23-24 września. Czy wiesz, co to za data? Oczywiście, w tym weekendzie mamy zaplanowany mecz z Sokołem Lubaczów. Chociaż nie podchodzi do tego, że jakby to jest mecz jakby taki najważniejszy, bo dla mnie 9 z Nowotańcem jest bardzo istotny, tak samo, to jest mega mocna drużyna. Prawdopodobnie zobaczymy, zagramy w piątek, takie są rozmowy z drużyną z Lubaczowa, żeby też, myślę, tu dla grona kibiców, którzy się interesują tą ligą, ten mecz był w taki dzień, gdzie inne ligi nie grają. Myślę, że tutaj nasz stadion wypełni się po brzegi. No ale wiadomo, że no, to jest taki smaczek tej ligi, tak? No, grają dwie mocne drużyny. Myślę, że też, tak ja zawsze powtarzam, awans nie decyduje się w meczach między bezpośrednimi drużynami, tylko mimo wszystko punkty stracone z drużynami niżej notowanymi decydują później o dalszym miejscu w tabeli. Dlatego mega ważny mecz na pewno, fajnie będzie, bo dużo osób, mam nadzieję, przyjdzie. Mam nadzieję, że będziemy wysoko w tabeli też do tego meczu. I na koniec powiedz, czy była okazja odpocząć, gdzieś wyjechać z rodziną, czy dopiero jak się rozpocznie sezon, trochę się to wszystko ustabilizuje i wtedy gdzieś pojedziesz? Nie, no ja jestem, można powiedzieć, odkąd jestem działaczem, to zawsze moje wakacje zaczynają się po zakończeniu roku szkolnego, czyli pierwszy tydzień, gdzie nie ma meczy, nie ma żadnych treningów, nie ma, każdy chce odpocząć, dlatego zawsze wyjeżdżam ostatni tydzień czerwca po to, żeby w lipcu już być na miejscu i budować to, co mamy w planie. Aczkolwiek tego czasu jest mało i tak szybko leci, że tak naprawdę no cieszę się, że już kadra jest domknięta i już mogę spać spokojnie, że już nie ma takiego stresu, jaki przez te kilkanaście dni był. A no mówię, no wszyscy czekamy emocji, widzieli
byli Państwo na sparingu w sobotę, gdzie graliśmy z Sokołem Sieniawa, no było pewnie około 100 osób, no, gdzie to naprawdę rzadko się zdarza. Także widać, jak jest głód i myślę, że też te transfery, nie tylko Wojtka, ale też chłopców, którzy przyszli i wzmocnią naszą drużynę, będą jakby takim znakiem dla kibiców, że warto przyjść na Stalowańcu i zawsze będzie tutaj otwarty futbol, dużo bramek, no i wspaniała atmosfera. No i jeszcze zapomniałem zapytać, czy fakt potwierdzacie, bo w środowisku piłkarskim mówi się, że, no, no, że będziecie walczyć o tą trzecią ligę, taki cel został postawiony. Ja powiem, że zawsze przystępując do jakiejkolwiek ligi, chcę się wygrać tą ligę, to jest oczywiste. Może to brzmi, nie wiem, jakoś tak prosto, ale tak jest prawda. Ale też no, nie trzeba być, nie wiem, znawcą, jak wiadomo, jeżeli odchodzi z drużyny, która zajęła trzecie miejsce, niewiele brakło. Do tego drugiego, jakbyśmy wiedzieli, że Nowotaniec nie przystąpi, troszkę inaczej by może to się potoczyło, chociaż nie do końca. Nie wiem, nie jestem pewien, ale wiadomo, no, trzecia drużyna z zeszłego sezonu, jeden zawodnik odchodzi, przychodzi czterech, w tym trzech mega chłopaków, którzy wskakują do pierwszego składu. No to jest oczywiste, że chcemy być w czubie, chcemy walczyć. Wiadomo, że przeciwnicy są godni, dlatego bardzo się cieszę, bo na pewno liga będzie ciekawa. Dzięki, Krzysztof, za rozmowę. Proszę Państwa, zachęcamy na odwiedzanie tutaj stadion przy ulicy Traugutta. Mecze się zapowiadają bardzo ciekawe. No i myślę, że każdy kibic będzie usatysfakcjonowany. No i przede wszystkim zobaczy tych bardzo dobrych zawodników w grze o awans do trzeciej ligi. Adam Onyszczuk, do usłyszenia.